Cześć wszystkim, witajcie. Chciałem pokazać Wam jeszcze dodatkowe zmiany, które wykonałem. Panel kontroli systemu zarządzania chłodzeniem przeniosłem tutaj na samą górę. Do tego przewód od przetwornicy wchodzi do tej puszki i z tego i puszki wychodzą dopiero przewody na przetwornicę, które idą do akumulatora. Jak to się mówi, no sorry, bardzo inaczej tego się zrobić lepiej nie dało. Dopóki nie kupię mostków trapezowych, żeby to po prostu zrobić jak należy. I tyle. Bo nie mam obecnie mostków trapezowych. To jest takie urządzenie, które po prostu montuje się tutaj. I można, macie mostek jeden na plus, drugi na minus, możecie raz, dwa, trzy rzędy kabli podłączyć do takiego mostka. I to jest właśnie dobre, ja tego nie posiadam i nie mogę tego zrobić, więc na razie musi być to tak jak jest. No i zabezpieczenia standardowo, wszystko jest jak było, trochę oporządkowane, przewody są bardziej, niektóre są lepiej zarobione, bo poprawiłem pewne rzeczy. Więc ja powiem szczerze, nie wiem do czego niektórzy się tu doczepiają, bo po prostu nie ma to sensu, to co niektórzy się doczepiają do mojej instalacji. To ma zasilić podstawowe urządzenia i tyle. Tym masz w razie blackoutu naładować telefon, ewentualnie laptopa i tyle. A nie zasilić na przykład farelkę, która ciągnie 2000 W, jak się dobrze rozpędzi. Zmieniłem trochę ustawienia. Dałem program B2. Tutaj faktycznie, tutaj jak dałem, to jest faktycznie jedno i to samo. Ale akumulatory typowe samochodowe, kwasowe, lubią być ładowane większym napięciem. No ale powiem Wam szczerze, tutaj taki akumulator jak mam, to program B2, to wystarczy w zupełności. Daje radę, jest ładowany. Wentylator działa doskonale, przykręciłem go bardziej już na 4 wkręty, więc trzyma się teraz pewnie. No i powiem szczerze, powiem jeszcze raz, że tutaj wchodzimy przewodami od paneli, tu mamy bezpieczniki topikowe, z bezpieczników topikowych wychodzimy przewodami na ogranicznik przepięć, który jest uziemiony, z bezpieczników topikowych wchodzimy na regulator na panele, tu wchodzimy akumulatorem, jak widać, stąd wychodzimy przewodami do sterowania przekaźnikiem samochodowym. No i jak się zmieszczę, to pokażę. I z przetwornicy tą czarną wtyczką budowlaną z białym przewodem wychodzimy na różnicówkę, z różnicówki na licznik, z licznika jedną fazą na bezpiecznik, z bezpiecznika fazą wychodzimy na gniazdko, przewód neutralny od razu dajemy do gniazdka. No i tutaj przewodem z neutralnego i z fazowego wychodzimy na sygnalizator działania. No i tak naprawdę to tyle. Gdyby panele fotowoltaiczne doznały uszkodzenia, okablowania czy coś takiego, to zadziała nam ogranicznik przepięć, który nie dopuści, żeby coś się stało. I prawdopodobnie, tego nie chcę sprawdzać, bo nie chcę sobie rozwalać instalacji, ale wywaliłoby bezpieczniki topikowe. Ale to, dlatego mówię, wolę tego nie sprawdzać. Skrócenie przewodu od paneli fotowoltaicznych, czyli tego, z 6 metrów do 4, dało efekty. Prąd jest większy, jest dokładnie 36 V po rozłączeniu bezpieczników topikowych z obwodem, jest dokładnie 36 V, czyli tak jak tutaj kolega jeden sugerował,
No i ładowanie jest perfekto. Teraz się włączył chłodzenie przetwornicy. Jak widać, układ cały czas pracuje. Po prostu tutaj zasadniczy problem, który jest, to jest taki, że ten akumulator jest za małej pojemności i on nie nadąża. Wcale się nie dziwię, bo to ma jedynie, jak dobrze pamiętam, 9 amperogodzin, coś takiego. A tu jest potrzebny bynajmniej 40 amperogodzin. Ale na początek ten wystarczy. I tak to będzie wymieniony na większy. Jak skołuję sobie dodatkową skrzynkę, żeby pod tą, tutaj pod tą skrzynką na tej wysokości po prostu umieścić kolejną skrzynkę, w której będzie dodatkowy akumulator. A póki go nie ma, trzeba się zadowolić tym, co się ma. Więc według mnie to jest bajkowo teraz zrobione. No i tu mamy przewód do ładowania telefonu od razu umieszczony. Wszystko trzyma się pewnie jak należy. Jest tu zrobiony konkretny porządek. Nic nie ma już na odpierdol. Wszystko jest pomocowane jak należy. I powiem szczerze, że jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje do tego, to proszę bardzo, zróbcie lepiej w tak małej skrzynce. Podejrzewam, że nie jeden by się wyłożył, a większość by szukała prawdopodobnie wszystkich informacji w internecie, bo samodzielnie myśleć by nie umieli. Łatwo jest napisać, że co to za burdel, gówno, gówno to się nadaje i tak dalej, a samemu nie umieć w ogóle niczego zbudować. Ja praktycznie nawet nie korzystałem z jakichkolwiek forum, filmów na YouTubie, bo ja uważam, że jak zrobię to sam, to będzie miało klasę i będzie wykonane sumiennie i dokładnie. A nie od razu Kraków zbudowali. Na początku zawsze są potknięcia, nieudane montowania, nieudane dobieranie okablowania, nieudane dobieranie podzespołów, ale nabiera się wprawy i zdolności tworzenia z czasem. Tak jak ja teraz. Dopracowałem to wszystko teraz do perfekcji i teraz to działa tak, jak powinno działać. Więc powiem szczerze, to już jest skończone i teraz tutaj, jeżeli coś będzie robione, to jedynie będzie wstawiony w większej pojemności akumulator i będą od razu bateria. Będą od razu przedłużone przewody od sterownika regulatora ładowania do akumulatora. I tak samo po prostu zrobię z tymi przewodami od przetwornicy, że zostaną automatycznie przedłużone, żeby sięgnęły do nas, do drugiej skrzynki na dole, do akumulatora bezpośrednio. Więc według mnie ma to ręce i nogi, bajkowo to wygląda. Jest to taki szereg, powiem wam szczerze, zabezpieczeń, że nie ma prawa tu się nic zdarzyć, bo gdyby tu na panelach wystąpiło coś, to ogranicznik przepięć to przejmuje i nie dopuszcza, żeby panele zostały uszkodzone. Może dostać rozhermetyzowana izolacja przewodów, może coś się zewrzeć. To są warunki atmosferyczne. Nie zawsze te złączki, które są do paneli fotowoltaicznych dawane, są najwyższej jakości. Często jest to chińska tandeta, czyli mieszanka różnego rodzaju tworzyw. Rzekomo to ma działać. A o czym dokładnie mówię? A dokładnie mówię o tego typu złączach. Często jest to chińska mieszanka różnego rodzaju tworzyw, rzekomo to ma spełniać jakieś normy bezpieczeństwa. A jakbyście to tak naprawdę sprawdzili, to by się okazało, że to jest gówno warte. I idąc dalej, w razie jakby na gniazdku wystąpiło jakieś zwarcie czy coś, wywali nam bezpiecznik i cały układ dalej pracuje. W razie jakby pomiędzy tutaj tym bezpiecznikiem, gniazdkiem, a licznikiem, a przetwornicą coś wystąpiło, dziękuję bardzo, przetwornica zostaje odcięta momentalnie poprzez wywalenie różnicówki. Więc dlatego ja wam mówię, że inwestowanie w tego typu zabezpieczenia to nie jest głupota, tylko to jest konieczność.
I u mnie wszystko jest dokładnie uziemione. Dlaczego? Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. To jest wasze życie, wasze bezpieczeństwo. Nie daj Boże, jakby coś się stało, to tak naprawdę coś was pokopie, porazi. I po co to wam? A tak zawsze mogę się dotknąć, nic się nie dzieje. No. Wszystko jest tu uziemione dokładnie. A wszystkie uziemienia, jak dobrze pamiętacie, lokalizacja ich się nie zmieniła. Schodzą się w tamtym miejscu. Może mi się uda pokazać. O, jak widzicie, widać zarobiony przewód od uziemienia. Więc wszystko schodzi się w tamtym miejscu i wszystko działa jak należy. W większości instalacji fotowoltaicznych, podstawowych w jakichś tam shopach u niektórych na YouTubie, jak teraz oglądam sobie od paru dni, to widzę, że w tego typu instalacjach nie ma w ogóle uziemienia, bo po co uziemienie? On tam ma bezpieczniki, coś takiego jak to, tylko takie podwójne, że na plus i minus, że jak coś się stanie, to mu wywala i huk. No i żadnej różnicówki, bo po co? Bo po co oszczędności? Bo oszczędzać trzeba. No tylko to niekoniecznie wam musi zadziałać w odpowiednim momencie. Niekoniecznie to musi zadziałać. Ja wolałem dmuchać od razu na zimne. Przewidziałem wszystko dokładnie, co tu się może odwalić i po prostu wolałem zabezpieczyć to w ten sposób, żeby cokolwiek by tu się stało, to by zabezpieczenia zadziałały. Więc powiem, że nie źle. No tam jeszcze ktoś sugerował, żebym dał bezpiecznik od paneli do regulatora. Po co, jak jest ogranicznik przepięć i bezpiecznik topikowy? Więc to nie ma po co. A jeżeli coś ma się stać, to i tak się stanie. No a jeszcze ktoś powiedział, żeby dać tutaj bezpiecznik pomiędzy właśnie regulatorem a akumulatorem. Ale co ten bezpiecznik wniesie? Jak coś się stanie, to i tak się stanie, więc... A poza tym zabezpieczenia w samym regulatorze muszą spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa. Już wątpię w takie teorie spiskowe, że kupisz byle regulator i ci wysadzi akumulator. No nie, tak to nie działa. Chociaż wiem, że w chińskich fabrykach to różne rzeczy się dzieją. Skoro potrafią spierdzielić karty graficzne, że się palą zaraz po włożeniu do komputera, to ja rozumiem wszystko, ale no bez przesady już. Nie wpadajmy w takie skrajności. Więc ja uważam, że moja skrzynka już jest skończona i tutaj nie ma czego tak dokładnie ulepszać. No jedynie co zrobię, to tylko przeniosę akumulator niżej i dam większy, jakieś 40 albo 60, bo to będzie lepsze niż ta 9. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie.